najlepiej te przemiany widać z zagranicy. Ja mam właśnie takie doświadczenie, że w czasie tych ostatnich 25 lat kilkanaście lat spędziłem za granicą, będąc dyplomatą. I właśnie z takiej perspektywy najlepszy jest ogląd tych zmian, dlatego że wizerunek i obraz Polski, szczególnie na Zachodzie, na początku lat 90. był ogólnie rzecz biorąc nieprzychylny Polsce, jeśli nie negatywny. I to właśnie osoby z Zachodu, szczególnie eksperci, elity polityczne, z wielkim podziwem patrzą na te zmiany. Trzeba powiedzieć, że one nie były spodziewane. To znaczy większość elit myślało, już nie mówiąc o społeczeństwie, że Polska sobie nie da rady, że jest to kraj tak obciążony historycznymi różnymi obciążeniami, że no nie jest możliwe to, żeby Polska no na przykład weszła do Unii Europejskiej. Myślę, że wiele osób nie oczekiwało tak gwałtownych zmian i nie sądziło, że tradycyjne zachowania, obyczaje, religijność będzie musiała być poddana konfrontacji tak gwałtownej i tak szerokiej, jak ona miała miejsce. I to jest taki drugi powód, taki kulturowy. No a trzeci jest taki, że wiele osób po prostu nie jest w stanie dostosować się, szczególnie młodego pokolenia, do tych zasad konkurencyjności, rozpychania się, pracy takiej, która ma na celu praktyczny wymiar. Stąd wielki problem w uniwersytetach, które przedtem no właściwie kształciły elity bez oglądania się, czy ich przydatność w przyszłym życiu będzie dobra, czy nie. Natomiast teraz wszystko uległo pewnemu pragmatyzmowi, takiemu praktycznemu podejściu. I to jest oczywiście w pewnym stopniu niezgodne z naszym charakterem romantycznym, czy z pewną tradycją romantyczną, która przekładała wartości nad zysk. Krótko mówiąc, ja jestem zdumiony pozytywnie, że ta romantyczna Polska w taki sposób pełen sukcesu powoli przekształca się w Polskę kupiecką, mówiąc już tak publicystycznie. Ale oczywiście to w dalszym ciągu nie oznacza jakiejś pełnej harmonii społecznej, czy zrozumienia, czy społeczeństwa obywatelskiego, takiego jakby sobie życzyli ci, którzy sądzą, że wprowadzenie instytucji i norm już jakby zmusi ludzi do zachowań zgodnych z zasadami tych instytucji.